Czy chcecie więcej takich filmów? Już od niektórych z Was wiem, że improwizacja to jest to coś, co bardzo lubicie. I zapraszam Was na mojego Instagrama. Tam są przede wszystkim ankiety, w których możecie decydować o tym, jaki film pierwszy pojawi się na kanale. Przede wszystkim tam też dowiadujecie się o tym, dlaczego nie ma filmu, czy będzie film, co się dzieje. Czasami YouTube niestety robi mi różne niespodzianki pod tytułem film dodaje się 4 godziny. Albo film dodał się, ale nie może być, bo mam jakieś prawa autorskie. Nie wiadomo skąd, bo nic tam się nie dzieje, nie ma muzyki, której bym nie mogła użyć, albo czegokolwiek innego. No więc różnie bywa, że często jest tak, że muszę film dodawać, wiecie, na ostatnią chwilę, bo dużo się dzieje, różnych rzeczy. No to później są obsuwy i tam dowiadujecie się, dlaczego tak jest. Okej, nie przedłużając, idziemy do naszej improwizacji. Dzisiaj będziemy improwizować na podstawie emocji, ale zanim ja wybiorę 4 albo 3 z nich, ale chciałabym Wam przeczytać wszystkie, jakie wypisałam. Oczywiście emocji jest jeszcze więcej, natomiast ja wypisałam takie chyba najważniejsze, mi się wydaje. Jako pierwsza radość, później smutek, złość, zazdrość, żal, strach, bezradność, odprężenie, wstyd. I nie będę Wam jakby wszystkich przedstawiała emocji pod kątem ruchowym. Wybiorę sobie kilka. Fajnie by było, gdybyście Wy wykorzystali wszystkie te emocje w ramach ćwiczeń. Nagrywajcie się koniecznie i zobaczcie, czy oglądając to, co zrobiliście, jesteście w stanie wyczuć tą emocję. Czasami może być tak, że od razu widzicie, że o tak, to jest radość albo coś innego. Smutek, żal i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czasami się zdarza tak, że tańczymy i wszystko nam się zlewa w jedność. Więc nagranie pozwala nam zweryfikować, czy rzeczywiście dane zadanie jest wykonane tak, jakbyśmy tego chcieli. Jeżeli nie, to nic złego, ale następnym razem będziemy mogli to po prostu poprawiać. Przechodzimy do ćwiczenia. Pierwsza emocja to będzie radość. Pamiętajcie, że nie ustalamy sobie żadnych ruchów, żadnych choreografii, układów, tylko improwizujemy mając w głowie, że ma być to emocja, która daje mi radość. Uśmiechnąć i rzeczywiście ją widać. Ja mam tutaj ograniczone pole, natomiast przy emocji radosnej może być więcej skoków, więcej różnego rodzaju takich, wiecie, smaczków, które pokazują nam, że my jesteśmy super radości, tak? Wystarczy zrobić coś takiego i to już raczej świadczy o tym, że nasz ruch jest radosny. Kolejną emocją, jaką chcę Wam pokazać w ruchu, to będzie smutek. Mam nadzieję, że udało mi się w tym
moim ruchu improwizacji pokazać mimo wszystko ten smutek. Pamiętajcie o tym, że twarz musi grać. To jest naprawdę bardzo ważne, ale nie jest najważniejsze. Są takie pewne gesty, pewne zachowania naszego ciała, które świadczą o tym, że jest nam smutno. Nie chcę, żebyście sobie teraz tak bardzo przypominali o tym, jak się czujecie, jak jesteście smutni, ale zwróćcie uwagę, że jak będziecie smutni, bo takie dni na pewno też nadejdą, taki jest skonstruowany świat, inaczej byśmy nie dostrzegali szczęścia, radości, to zobaczcie, że nasze ciało się wtedy zamyka, nie? Ono jest od razu takie, nic nas nie pcha właśnie do przodu, tylko wręcz mnie w dół. To będzie też smutek. Wiadomo, że wszystko, gdzie będziemy się trzymać za głowę, gdzie będziemy zasłaniać nasze oczy, to może być też do smutku, ale może być też do żalu. Bo jak widzicie, odwracam głowę za czymś. Wystarczy, że będę szła w drugą stronę i to może świadczyć, że czegoś jest mi żal, że czegoś żałuję też, tak? Że coś tam się wydarzyło, co sprawiło, że ja muszę iść do przodu, ale jeszcze chciałabym tam zostać. Wiem, że to jest bardzo taka duża rozkmina, ale zastanówcie się nad tym. Jak będziecie tworzyć swoje słówki, to nadając takie smaczki, później wasze solo właśnie nabiera takiego takiej wyrazistości. Że nie ma tylko, wiecie, ręka, tu sobie coś robię, nie? I to jest takie nijakie. Ze smutku gdzieś tam jeszcze powędrowaliśmy właśnie do żalu. To jest między innymi też emocja, którą możemy pokazać. Ja już wam ją pokazałam. I tak sobie myślę jeszcze, co mogę wam pokazać, żeby też nie wszystko, żebyście mogli sami spróbować tworzyć. Myślę, że ostatnią emocją, którą będę mogła wam pokazać, to jest odprężenie. Myślę, że jest to też dla was emocja, która budzi w was lęk, niepokój i sobie myślicie, ale jak to pokazać, bo o ile wszystkie tutaj te gesty, ruchy, tak, tęsknota, czy cokolwiek innego, czy smutek, gdzie wystarczy zrobić coś takiego, czy na przykład, nie wiem, ból, ale bardziej taki ból, wiecie, cierpienie, tak, że coś, ja nie chcę tu być, to jest bardzo łatwe. Ciało, które się zwija, jest skrępowane, niewygodnie mu. Ale odprężenie? No właśnie, spróbujemy, podejmę się tego wyzwania i zobaczymy, czy uda mi się zrobić odprężenie. Robiąc wszystkie te ruchy, myślałam o tym, jak ja czuję odprężenie, jak ja czuję relaks, jak to odprężenie przechodzi przez moje ciało i ja tak reaguję na relaks, dla mnie to jest relaksem. Zawsze wtedy sobie wyobrażam plażę, błękitne niebo, morze, jezioro, nie ma znaczenia, woda i siebie, taką, wiecie, taką właśnie, że tu mogę po prostu wszystko i nie muszę nic. I to jest dla mnie odprężenie. Tym się kierujcie. Mam nadzieję, że ta seria wam się podoba z improwizacją. Mam nadzieję, że to ćwiczenie improwizacyjne wam się przyda. Ja osobiście uważam, że to jest jedno z najważniejszych ćwiczeń. I teraz dlaczego? Już wcześniej wam właśnie powiedziałam, że możecie to wykorzystywać w swoich solówek. Solówek choreografii, trio, nie ma znaczenia, do układów tanecznych, do choreografii tanecznych. Te rzeczy nadają smaku. Te rzeczy pokazują nam właśnie tą artystyczną stronę tańca,
a nie tylko ruchową, fizyczną, tak? Nie tylko tą sportową część, gdzie jedzie się po 300 tysięcy piruetów, skacze jak najwyżej i nic za tym nie stoi. Właśnie dodając takich smaków, tańczymy, a nie robimy po prostu jakiś ruch. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie to do serca. Mam nadzieję, że będziecie ćwiczyć właśnie tą emocjonalność, która później przyda Wam się właśnie na konkursach też tanecznych, ale po prostu przy tworzeniu solówek, przy tym, żeby ludzie, którzy to będą oglądali, będą tak aż, wiecie, na chwilę zatrzymywali oddech. To jest to, dlaczego ja lubię patrzeć na taniec. Ja nie już nic nie zdziwi, jakby nie zaskoczy mnie dziewczyna, która, nie wiem, zrobi skok nawet na 3 metry. Nie ma to dla mnie znaczenia. Dla mnie znaczenie ma to, czy ona mi przekaże jakąś historię. I to właśnie w tych emocjach, w tych momentach, kiedy będziecie ćwiczyć na podstawie improwizacji dane emocje i później je przekładać na choreografię, to jest to, co tak łapie nas za serce i mówimy, wow, ona ma talent. Musimy być aktorami. Naprawdę, musimy mieć ten warsztat aktorski, mniejszy lub większy, ale my musimy umieć odgrywać dane role. Czyli jeżeli robię tę samą choreografię, to ja nie mogę patrzeć w podłogę i udawać, wiecie, jakąś taką nieśmiałą osobę, która coś tutaj sobie robi, ale w zasadzie nie chce, żeby ktoś na nią patrzył, nie? Wiecie, co mam na myśli. Albo robimy właśnie historię, opowiadamy o osobie, która jest wyautowana i nie do końca chce, a my tutaj po prostu będziemy okej, okay, patrz na mnie. Bo to po prostu ze sobą nie zagra i nawet jeżeli choreografia będzie sztosem, to nie wygracie, bo to się mija z celem. Ani konkursu, ani po prostu nikt Wam nie da pochwały na zasadzie super, wow, fajne to było. Bo to będzie na zasadzie takiej, że no fajna choreografia, ale kurczę, jakby nie rozumiem tego, co tu się wydarzy. Nie przedłużając, nie gadając więcej, mam nadzieję, że ten film Wam się przyda, że skorzystacie z mojej wiedzy, będziecie ćwiczyć właśnie tę część emocjonalną, która dla tancerza jest naprawdę bardzo ważna i pochwalicie się być może, oznaczycie mnie na swoim Instagramie, co bardzo liczę i jakby będę się z tego cieszyła. Chciałabym zobaczyć, jak się rozwijacie, to jest dla mnie najważniejsze. I to wszystko. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawienia łapki w górę, skomentowania i oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!